Minister Finlandii Maria Ohisalo urodziła dziecko. Finlandia, minister urodziła dziecko. To kolejne narodziny w kobiecym i młodym rządzie. Liderka fińskich Zielonych Maria Ohisalo urodziła dziecko ostatniego dnia 2021 roku. Polityk kierująca resortem spraw wewnętrznych Finlandii od połowy 2019 do jesieni ubiegłego roku ma wrócić do pracy latem na stanowisko ministra środowiska i klimatu. Dziękuję najlepszym na świecie fachowcom ze szpitala położniczego w Helsinkach, przekazała w niedzielę w mediach społecznościowych 36-letnia Ohisalo. Polityk poszła na urlop macierzyński w listopadzie. Na stanowisku szefowej MSW zastąpiła ją Krista Mikkonen. Na początku 2021 roku dziecko urodziła minister szkolnictwa Finlandii 34-letnia Lee Anderson, szefowa Związku Lewicowego. W połowie 2020 roku ojcem został zaś minister obrony, 47-letni Antika Iconen z partii Centrum. W marcu narodzin dziecka spodziewa się także szefowa resortu do spraw rodziny i usług socjalnych, 47-letnia Krista Kiuru, polityk partii socjaldemokratycznej, będąca, jak określają media, twarzą rządowej walki z pandemią COVID-19. W rządzie socjaldemokratycznej premier Sanny Marin liderkami pięciu partii i centrolewicowej koalicji są kobiety. Na początku kadencji w 2019 roku na stanowiska ministrów powołano 12 kobiet i 7 mężczyzn. Średni wiek ministrów to około 47 lat. W liczącej 5,5 milionów mieszkańców Finlandii w ostatnich dwóch latach inaczej niż w wielu innych krajach w trakcie pandemii zanotowano więcej urodzeń niż w latach poprzednich wcześniej przez około 10 lat z rzędu wskaźnik ten pozostawał w trendzie spadkowym